Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dziedzictwo Hogwartu. Pod trzema miotłami zaczynamy i lecimy do Poppy, ponieważ czeka na nas na głównym placu w Hogsmeade, czyli akurat tu jesteśmy. No i pamiętacie, mamy cały czas przy sobie jajo smocze. No i zobaczmy, jakie postanowienia, co z nim robimy. Idziemy szukać mamy, mamy smoka, w sensie mamusi smoka, bo no też mamy smoka. Mamy smoka w kieszeni, ale idziemy jego mamy szukać, rozumiecie? A ja przed chwilą specjalnie czekałam na dzień. O, a ona tutaj jest. Też dzień, dobrze. To, czyli długo nie czekaliśmy, pewnie jakieś 10 minut. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. A może babci coś się stało? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying legnots in plimpies. Co? Tak po polsku? What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Hmm, dobra. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. O, to już przechodzimy. Myślałam, że jakaś będzie okej, idziemy, okej, nie idziemy. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No. It belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Chodzi na to, że... Oh, one more thing. Mam coś z kłusownika. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Bo chciałam zatrzymać jajko, ale ja chciałam w dobrej wierze zatrzymać to jajko, tak, żeby się nim zająć, zaopiekować i może jakby trochę podrosło, to wtedy by wróciło do mam. O kurka. There she is, above us. She did make it home safely. Oh good, it looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ona może nawet nas pamiętać, że my tam byliśmy i otworzyliśmy jej przejście i... Revelio. Może lepiej nie ryzykować ze smokiem. Bo jak jednak coś się nie podpasuje, to skończę jako przekąska. W sumie jako chrupek. Nic więcej dla niej nie znaczy. O kurczę, co? A czemu? Nie chcę tam iść, ja się boję. A nie możemy po prostu zostawić tego jaja tutaj, w tym miejscu, tu, w tym. I pójść? Ona przecież to zobaczy. To jest krew? Ojoj. Ładną wyżerkę tu miałaś, moja droga. Ładną. Miałam rewelię w ogóle, ale... Okej. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Aha. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Wilki! A co one tu robią? To smok ich jeszcze nie zjadł? Expelliarmus! Confringo! Glacius! Aż trochę zimna, bo w końcu zima. Revelio. How many they brought to capture her?
At least 10 usually. Gdzie jesteś, Smithy? Myślałem, że dołączysz do nas na Borneo. Wiem, że wiążesz nadzieję z areną walk, ale prawdziwe galony leżą w akromantulach. Nie uwierzysz, ile zarobiliśmy z Violet kilka dni temu. Nie mówiąc już o tym, że Borneo nie jest wcale takie złe. Tak czy inaczej, wkrótce ruszamy w naszą drogę. Być może do Egiptu to ogromna ulga, gdy już nic ci nie ciąży. Do zobaczenia wkrótce, Angus. How charming. They keep in touch with each other. A nie mogę przejść przez niego? Revelio. Że niby taki wielki. No dobra, idziemy. O-o. Chowaj się. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Fantastic. No, z daleka rzeczywiście. Tylko trochę podziurawione skrzydła ma. To mnie trochę martwi. Nie wiem, czy to ze starości, czy przez walkę. Revelio. Mam nadzieję, że jej się to wszystko naprawi. Pani smoczyca. Good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Ja myślę, że bardziej jako chrupki. How lucky for us. No. Mam wrażenie, że nas zaskoczy, jak stąd wyjdę. Nie? Okej. Okay. Watch your step. Popi, umiesz skakać? Gdzie ona jest? Wow! Dobrze. Revelio. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Ale chyba niezbyt go zjadła, skoro to tak sobie leży. Jakby była głodna, to tylko kości by leżało, a tak no, zostawiła trochę mięska. I jeszcze jednego. Myślę, że właśnie była bardziej zła niż głodna. Quiet. What was that? O-o. Nie mówcie, że będę musiała z nim walczyć, a nie? Polcia? Muzyka mówi, że chyba nie. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Mhm. Trzy razy teraz strzela. Ale patrzcie, są beczki, można w nią rzucić, można ją zaatakować, ale nie, nie chcemy. Muszę wyczaić jej ataki, ale chyba znowu po dwa razy? Teraz sobie poleciała. No dobra, to my sprawdźmy. Revelio. To nas tutaj czeka. There's the nest. We're almost there.
Tam będzie wyjście pewnie na skróty, dobra. Coś tu jeszcze nas czeka? Chyba nie, przepraszam za takie kręcenie. Why is every bridge here broken? Reparo. No, bo lata tu smok? Pewnie dlatego. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. No to dajmy to jajo. Ops. Ej, przynieśliśmy jajko. To było dziękuję. Popij, bo spadniesz. Da się dotknąć. Wyraz twarzy mojej postaci był taki what the. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. Revelio. No właśnie chciałam. Aha. Chciałam się rozejrzeć, ale dobra, wszystko po drodze już od. Myślałam, że jakiś większy tutaj teren. Dobra, Poppy, to wiesz co, to jednak możemy. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Nie, wracajmy? Tak, nie, wracajmy. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Co? Babcie? O nie, może babcie zaatakowali. Oj, to by było słabe. Kurczę. How could I have been so blind? Gdzie ona jest? Tutaj. Poppy. Zobaczmy, co tu się zmieniło w misjach. Zmieni nie za wiele. Myślę, że idziemy porozmawiać jeszcze z Sebastianem, który jest w zamku? Nie? Aha, on jest... O! No tutaj to nas nie było. Może pójdziemy zrobić to? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Kogo my tu mamy, kto nas czeka? Dzień dobry. Must have snuck in after I fell asleep. Pardon me, sir.
come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Katrin running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me, but us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom, sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Katrin come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Katrin is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Katrin. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. What do you have for sale? Zobaczmy najpierw, co masz na sprzedaż. I'll keep an eye on your belongings if I were you. Katrin will steal the eyebrows or... I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. No dobra, nawet nie dałam mu dokończyć. Teraz tak, sprzedawanie niezidentyfikowanych przedmiotów, wielki błąd. Już więcej tego nie zrobię, rozumiem, faktycznie. Także troszkę nad tym zastanawiałam, czy to wtedy zrobić, czy nie, ale jakoś tak nie wiem. Coś mnie przekonało, że jednak, a może. I faktycznie był to błąd, ale no wiecie, człowiek uczy się na błędach. Więc więcej tego nie zrobię. Z tych rzeczy większość mamy. No nie mamy na przykład tego, bo nie mamy jeszcze zwierzaka, który się nazywa Garboroga. Garborog? A tak to w sumie te rzeczy wszystkie mamy. No. Feniksa nie mamy, no, ale pióro Feniksa 701. Może jedno kupię, może tam gdzieś będzie. Thank you for your patronage. Skoro udało ci się, to... Glad you were able to stop by. Wróć nocą. No to my sobie tutaj usiądziemy na tym zimnym śniegu i poczekamy do nocy. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Oczywiście wielki błąd, który popełniłam, nie włączyłam czasu, nie wiem ile czasu. The pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. No ale drobne pogubił, muszę przyznać. Drobne. Revelio. Tu bierzemy jeszcze złotówkę. Tu jeszcze. Jajka też w sumie się przydadzą. W tym śniegu tych pieniążków nie widać, więc ja tutaj będę Revelio używała. Zresztą po to ten czar jest, żeby go używać, prawda? More gold. I must be getting closer. Gdzieś widziałam. Someone there? Nikogo tu nie ma. Wyrzucimy wszystko, co jest pod ręką. Stwierdziłam, że nie będę bez potrzeby używała naszej fajnej klątwy. Ponieważ dźwięk tego skilla jest strasznie niezbalansowany. On jest mega głośny. Ja i tak na każdym nagraniu, przy każdym użyciu tego skilla staram się je podciszać, bo jest bardzo głośny w stosunku do całego reszty filmu. No i stwierdziłam, że może trochę opanuję się z używaniem go, bo przysparza mi to spore ilości roboty. Szczerze. Czy my tu byliśmy? Chyba tu byliśmy.
Co to są za jakieś... Tak, byliśmy tu, dobra. Za mapą. W ogóle nie wiedziałam, że to jest koniec mapy. Ja myślałam, że to jest jakiś teren, po którym nie można latać, a to po prostu jest koniec mapy. Dobra, to są te pieniążki. Tutaj. Ja tak nie będę tych złotówek chyba zbierała. Tak dokładnie. Nie będę zbierała, poszła. Czekaj, czekaj! Tędy. Ale sobie ktoś górzysty teren zrobił. Ale to mi by się przydało takie gubienie złotówek, jak gdzieś idę. Przynajmniej bym wiedziała, jak wrócić. Kto tu ci? Mroczny wilk ci na drodze stoi. No przestań, to będziesz się mroczna wilka stała. Chociaż wiesz co? No tutaj jest też... To jest też Merlin. I to jest Merlin. No dobra, bo zostało nam chyba tylko 3, więc sobie zróbmy. I tutaj będzie nam potrzebne to. Lumos. Idziecie? Jedne. Tu, gdzie są kolejne? O. Tam aż? O cię, panie. Lecicie za mną? Lecicie, dobra. Mamy drugie. Jeszcze jedne, myślę, podejrzewam, że gdzieś po tej stronie będą. Who lived here, I wonder? I wonder? A, nie widzę tych motylków. O, tu są. A nie, czekaj. Nie, to są, one się tak rozleciały po prostu nad tym. Ej. Tam są, patrzcie jak daleko. Lumos. Ale jest dróżka, specjalnie, żeby chyba właśnie można było sobie zbiec. Bez skakania. Ile króliczków. Merlin himself would be proud. 12 na 14. Ciekawe, czy jakiś... Chociaż nie, no bo to w kolejności się własnej robi. Zastanawiam się, czy będzie jakaś mega super trudna zagadka na koniec, ale... No, ciekawe jestem, co się wydarzy, jak zrobimy wszystkie. A nie, poczekaj, bo my szliśmy za pieniążkami tutaj. 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 A Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Że co? No nie zauważyłam, co ona... Co ona powiedziała? Aha, że to nie była Katrin after all. Okej, już rozumiem. To był jakiś zwierz. Tylko gdzie on mi uciekł? Teraz. Aha, tylko jak ja mam go złapać? Dziobak, jest niuchacz. I wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief and his heirlooms coming home. No. A gdzie są te wszystkie dobrocie i te wszystkie rzeczy, które on pokradł? No raczej ja widzę, że tutaj, ale...
Nie możemy tego tutaj sobie jakoś zabrać, nie? Chodźmy na naszego ładnego gryfa. Nie ma tu żadnego intruder. Tam jest jeszcze zagadka Merlina, widzicie? Trochę wyżej. Tak się wycisza i... Szybciej! Tu jest ta zagadka Merlina. To co, lądujemy, nie? Bo to jest przedostatnia na całym świecie. Slow down now. There we go. No właśnie, zobaczmy. To tutaj nam się zrobi. Ja się porozglądam. Revelio. Aha, jedna. Druga. Trzecia. Jedna, druga. Fringo. Tamta będzie problemem. Źle zrobiłam, bo tamta chyba jest najniższa. No, tamta musi iść na koniec. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Po prostu w tych łamigłówkach trzeba się ustawić w dobrym miejscu. To już sobie pobiegniemy z buta. Może czas zmienić jakiś płaszczyk. Pytaliście się, czy jest możliwość założenia kaptura, czy żeby pokazać postać, jak wygląda, jak założy kaptur, bo w końcu te płaszcze mają kaptur. Ale ja takiej opcji nie widziałam. Ja myślę, że to raczej niemożliwe. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose... mangy little blighter. Well... If you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. Udało nam się? I found your heirloom, and I'll give it to you. For a price. Huh? Oh, suppose that's only fair. Very well, we'll call it a reward. Sounds more decent that way. Dokładnie. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Dun, what a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. O, i mamy wyzwania ukończone. Zobaczmy, 500 dał za tą pamiątkę rodzinną. Tutaj. To do kompletu, rozumiem, z kapeluszem. Później jeszcze zostanie. Dziwny płaszczyk i będziemy wyglądać jak ten mały strzegący garnca złota na końcu tęczy. No dobra. Kolekcja talentów. Ile mamy punktów tych talentów? 4 aż. Ale tego to my nie chcemy, bo tego to rzadko używamy i tutaj flipendo też używamy rzadko. Jeszcze zostało trochę punktów. W sumie ile tam? 10 punktów jeszcze nam zostało, ale tak, to 14 punktów łącznie będziemy mieli. Może nie ma co ich chomikować. Ile ich jest? 10, 20, 30, 48. A czy ty tylko 8 punktów nie można wydać? Ale w sumie zaczynaliśmy od 5 poziomu. To może być ich 35. O, wrogowie trafieni zaklęciem transformacji przemieniają się w wybuchowe obiekty? O kurczę. Dobre. Myślę, że to dobre. Musimy sobie w takim razie transmutację na pasek wrzucić. O kurczę.
wiecie co, ja ten drętwotę też sobie wezmę. I pisaliście mi jeszcze, że... Gdzie to było? O to, żebym sobie zrobiła rzut starożytnej magii, może złapać i rzucić bronią rozbrojonych wrogów. To podobno jest spoko. Sprawdzimy sobie. I na razie zostawimy jeszcze trochę punkcików sobie, nie? Znaczy jeden tylko został. Ja bym go chętnie wydała, ale troszkę się cykam. O, i mamy misję z Poppy, ale dobra, to już pójdziemy dokończyć, ja bym to dokończyła chętnie, ale pójdziemy sobie to dokończyć w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i do następnego. Bye!